Elna Jackowska, Bogdan Zalewski, serdecznie zapraszamy. Policja zatrzymała, sędziowie zwalniają. Posłuchajcie o dziwnej decyzji w sprawie niejakiego Hossa. To główny oszust działający metodą na wnuczka w Polsce i w Europie. Uwaga kierowcy w Krakowie. Remont torów utrudnia jazdę pod wiaduktem kolejowym na ulicy Armii Krajowej. A gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka będzie marszałek Senatu. Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskakująca decyzja sądu w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sędziowie wypuścili na wolność zatrzymanego przez CBŚP króla oszustów metodą na wnuczka. Jak wiecie z faktów, Arkadiusz Eł, uznawany za pomysłodawcę i mózg całego procederu na Europę, wpadł w zasadzce na warszawskiej Woli. Mimo wniosku prokuratury nie trafił do aresztu. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztof, jakie było orzeczenie sądu? Podejrzany miał wpłacić 300 tysięcy złotych kaucji. Nałożono też na niego obowiązek stawiania się 5 razy w tygodniu w komendzie policji. To o tyle zaskakujące, że jak usłyszałem od funkcjonariuszy organów ścigania, Hoss nie jest nigdzie zameldowany. Co więcej, 2 lata temu wpadł już w ręce policjantów, ale ośmieszył sąd i prokuraturę. Najpierw wniósł o dobrowolne poddanie się karze, potem zmienił zdanie i znikł. Ukrywał się przez 1,5 roku. Arkadiusz Eł jest podejrzany o organizowanie wielomilionowych wyłudzeń w kilku europejskich krajach. W Polsce śledczy zarzucają mu 4 oszustwa starszych osób na 1,5 miliona złotych. Trudny tydzień przed krakowskimi kierowcami. Przez remont torów od soboty zamknięty jest przejazd pod wiaduktem kolejowym na ulicy Armii Krajowej. Dziś pierwszy roboczy poranek z utrudnieniami. Kierowcy mogą objechać to miejsce, między innymi ulicą Zielony Most, gdzie w tej chwili jest nasz reporter Paweł Pawłowski. Dzień dobry, Pawle. Jak się jeździ tamten o poranku? W tej chwili droga objazdowa zaczyna się korkować, bo kierowcy dopiero uczą się, jak jeździć po zamknięciu przejazdu pod wiaduktem. Wie pan co, pierwszy dzień. Na szczęście informacje były. Ja myślałem, że będzie gorzej, zdecydowanie. Panie, tu dopiero się zacznie o 10:00 albo w południe. Przy Radzikowskiego to tam już nawet nie mają gdzie skręcać w Katowicką. I rzeczywiście ulica Radzikowskiego już o poranku korkuje się przy skrzyżowaniu ze wspomnianą Katowicką. Tutaj skręcają kierowcy chcący jechać do centrum miasta. Samochody stoją już dużo wcześniej, bo korek zaczyna się już na ulicy Jasnogórskiej przed rondem ofiar Katynia. Przejazd pod wiaduktem na Armii Krajowej zamknięty będzie. Poranną rozmowę w RMF FM Robert Mazurek i jego gość. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Tak, z zaskoczenia pana przedstawiłem, rozumiem. Dzień dobry. Panie marszałku, chirurg, były dyrektor, a później ordynator na chirurgii w Nowym Mieście nad Pilicą, to niedługo Warszawa, prawda? Jeszcze troszeczkę będzie do Warszawy, ale krócej będzie się jechał. Macie rozmach, prawda? Nie, aż tak daleko nie. A gdzie pan właściwie mieszka w tej chwili? W tej chwili mieszkam w Warszawie. No nie, no to tak, ale pytam o rodzinę, no to tak naprawdę. Z rodziną. Mieszkam z żoną, mieszkam z psem, tak. No to więc na moją całą rodzinę. Córki też mieszkają w Warszawie, także mam częsty kontakt z córkami, z wnukami. Zdradził pan Radomszczyznę, o czym informujemy wyborców. Nie zdradziłem, jestem bardzo systematycznie co tydzień, prawie w każdy poniedziałek, bo dziś nie będę przyjmował w swoim biurze, ale bardzo często jestem w swoim biurze w Nowym Mieście, a często również odwiedzam Radom. Panie ministrze, pytam o te lekarskie. Nie, ja nie jestem ministrem. Panie marszałku, to trzecia osoba w państwie. To wiem, trzecia osoba w państwie. Sam pan powiedział, pierwszy dziadek w państwie. Panie redaktorze, to przyjściowo jestem, tak, faktycznie, tak to jest. Prezydent nie ma wnuków, marszałek Sejmu nie ma wnuków, marszałek Senatu ma. Cieszę się bardzo z wnuków, na pewno nie słuchają, ale pozdrawiam. Wszystkich wnuków, panie marszałku, wspomniałem o tych inklinacjach lekarskich, a właściwie ciągłym związku, dlatego że dziwne rzeczy dzieją się w Ministerstwie Zdrowia. Jakoś trudno zdobyć jakiś polityczny komentarz. Odeszło 2 wiceministrów, ministerstwo jest w przededniu 2 ważnych reform i co? Nie niepokoi pana ta sytuacja? Ja jestem w stałym kontakcie i z panią premier, i również z panem ministrem Radziwiłłem. Rozmawiamy o tej reformie, rozmawiamy o sposobie wprowadzania, rozmawiamy również z ekspertami, ale to prowadzimy ciągły dialog. To nic dziwnego, bo rozmawiamy. Powiedzmy słuchaczom, o jakie reformy chodzi. Pierwsza to będzie tak zwana sieć szpitali. Sieć szpitali, która była, panie redaktorze, szanowni państwo, już obiecywana i napisana przez ministra Religę. Ja pamiętam, jak byliśmy w Ministerstwie Zdrowia i pan minister Religa przedstawiał nam tą propozycję. Ona niewiele odbiega od tych założeń pana świętej pamięci ministra Religi.
No dobrze, tylko że mówi się teraz, że przy tej okazji małe szpitale stracą dofinansowanie z NFZ-u. Innymi słowy, pozostaną tylko te wielkie molochy. Absolutnie nie. Sam jestem, jak pan powiedział, lekarzem, który pracował w małym, niewielkim szpitalu, prowincjonalnym szpitalu. Ta reforma i ta zapewnia również ciągłość funkcjonowania właśnie szpitali. Takich i małych również. Natomiast jest kwestia zupełnie inna, bo to jest określenie jakości szpitali do potrzeb, jakie są w danym regionie. Nie może dochodzić do takiej sytuacji, że budowane są, czy powstają zupełnie niepotrzebne oddziały. Teraz wszyscy biorą kardiologię podobno, bo to się świetnie opłaca. Tak jest. No więc takie rodzynki. No więc faktycznie powstaje taki, można powiedzieć, taki segment, który zajmuje się spijaniem pianki i wyłapywaniem tylko i wyłącznie rodzynek. Nie. I ta zmiana ma temu zapobiec, tak? Oczywiście. Teraz będziecie leczyli naprawdę chorych, a nie tych, których się opłaca. Ale leczyć. Tak, no, wie pan co, panie redaktorze, to chyba pan skomentował to najlepiej, jak można było. Bardzo krótko, gratuluję, bardzo dobrze. Nie, tak, ale powinno się leczyć tych, których powinno się leczyć, nie tych, których nie powinno się leczyć. Ale nie chcę pana martwić, w moim głosie był lekki sarkazm. Tak, ja po prostu nie dowierzam. Ale wie pan co, ja też usłyszałem trochę tego tonu, ale to jest naprawdę tak, że powinno się leczyć. Niestety w wielu przypadkach dochodzi do niepotrzebnych interwencji, zbyt dużej ilości, właśnie tych dobrze opłacanych. I to ta reforma między innymi ma ukrócić i zapobiec temu. To się temu. Świetnie składa. To jest jedna duża reforma. Druga, wielka rewolucja, czyli z likwidacja NFZ-u przed nami. I w tym czasie Ministerstwo Zdrowia dokonuje jakiegoś w ogóle całkowitego przemeblowania. Burza na pokładzie. Dwóch ważnych wiceministrów odchodzi. Tak, ale przychodzi bardzo kompetentna osoba. Przychodzi pani dyrektor szpitala z Brzeska o wielkim doświadczeniu. Znam ten szpital, znam również panią poseł. Już w tej chwili panią to brzmi minister. Jak kpina. Ja rozumiem, że pani, nowa pani wiceminister ma dwoje nazwisk, więc za dwóch będzie pracowała, no, ale to chyba jednak nie panie do końca to. Ja rozmawiałem również i znam panią poseł, ma wielką wiedzę i naprawdę będzie bardzo pożyteczna w Ministerstwie Zdrowia. Pan minister Pinkas ma troszeczkę inne zadania. Pan i będzie minister Pinkas został po prostu zwolniony z pracy. Nie, zmienia pracę. To nie jest kwestia zwalniania, jest to po prostu kwestia zmiany miejsca pracy. Tak. Został po prostu zwolniony. Pan mówi, że to nie jest kwestia zwolnienia. Ale będzie w innym miejscu pracował. Bardzo ważnym, nie chcę w tej chwili mówić, w jakim bardzo ważnym miejscu. A minister, wiceminister Warczyński odchodzi sam. Dobrze, w każdym razie dwóch ważnych wiceministrów odchodzi. Ale ze względów rodzinnych odchodzi, to słyszałem. Tak. Dwóch ważnych wiceministrów odchodzi i pana to nie niepokoi. Rozmawiał pan z senatorem, bo w końcu minister Radziwiłł jest także senatorem. Jest senatorem, tak, rozmawiał pan z nim czasami? Ale mówię właśnie, ja już mówiłem przed chwilą, panie rektorze, bardzo często rozmawiam. Jestem w stałym kontakcie z panem ministrem. Wszyscy jesteście w stałym kontakcie, w konsultacjach. Tak. No to skoro niepokoi pana zwolnienie dwóch wiceministrów, to pewnie niepokoi pana również to, że 25 generałów odeszło z wojska w ciągu zeszłego roku. Dziś jest konferencja prasowa razem z ministrem Macierewiczem. Dziś robimy wspólną konferencję w Muzeum Wojska Polskiego. Rozpoczynamy rok Hellera i to wspólnie robimy. Jest to ten rok ustanowione przez Senat i dlatego wspólnie będziemy mieli konferencję. Można się zapytać pana ministra o generałów. Tu nie jestem ekspertem i nie chcę się wypowiadać. Pytam, natomiast pan jest marszałkiem Senatu z Prawa i Sprawiedliwości. Ale mogę powiedzieć, dokończę. Mm-hmm. Ja dokończę. Oczywiście nie jestem ekspertem i nie znam się na tym, ale powiem jedno. Mianowicie to, panie redaktorze i szanowni państwo, że ja bym chciał, żeby w wojsku było dużo bardzo dobrze wyszkolonych i dobrych żołnierzy, a troszeczkę mniej generałów. Natomiast myśleliśmy w zupełnie innym kierunku. Zbyt rozbudowana kadra generalska, a ta, która będzie powoływana, będzie naprawdę kompetentna i będzie dbała o nasze bezpieczeństwo. To mam dla pana fatalną wiadomość. Liczba generałów się nie zmieniła, tylko jednych zastąpili inni. Ale tak jest. Dobrze, bardzo dobrze. No więc nie ma tego postulatu, o którym pan mówił, że będzie mniej generałów. Problem polega na tym, że jeżeli w ciągu roku odchodzi szef sztabu, jego pierwszy zastępca, szef inspektoratu uzbrojenia i 20 paru innych najważniejszych generałów, to człowiek obserwujący to z zewnątrz ma prawo czuć się zaniepokojony. Ale rozumiem, że marszałek się na to nie. Ja się nie czuję zagrożony. Uważam, że pan minister robi bardzo dobre zmiany. Czuję się jako obywatel, czuję się bezpieczniejszy niż tak kilka lat temu. Czuję się bezpieczniejszy, bo wiem, że w Polsce minister Macierewicz
minister Macierewicz łatwo zwalnia 25 generałów. Nie tak łatwo, no to nie jest łatwa decyzja. A Bartłomieja Misiewicza zwolnić jakoś nie może. Panie redaktorze, mam wyrobione zdanie, uważam, że limit tych przypadków został wyczerpany. Czyli pana Misiewicza. Tak, no część tych zachowań, tak, one szkodzą nam wizerunkowo, są zupełnie niepotrzebne. Część została w znacznym stopniu wykreowana przez media i nagłośniona w nadmiernym stopniu, ale uważam, że pan minister Macierewicz podejmie... Limit przypadków Misiewicza został wyczerpany. Co to oznacza? No, no, to oznacza to, o czym mówiła w państwa również programie, ja o czym mówił również i w wywiadzie pan premier, prezes Jarosław Kaczyński, a premier Beata Szydło tydzień temu mówiła. Pan dziś jest, powtórzę jeszcze raz, konferencja prasowa, można się zapytać. Myślę, że pan minister już niebawem poinformuje o swoich decyzjach. W takim razie zostawmy na razie sprawę pana Bartłomieja Misiewicza. Zostańmy z państwem na rmf24.pl i na interi.pl, bo porozmawiamy także o Aleppo, sierotach i nie tylko. Dziękujemy serdecznie słuchaczom RMF-u. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo. No i to Aleppo, czyli tak naprawdę oskarżenie Platformy, że jesteście ludźmi bez serca, że nie chcecie przyjąć 10 sierot z Aleppo i ich zoperować w Polsce, uratować im zdrowie. Panie redaktorze, szanowni państwo, według mnie to jest prowokacja. Prowokacja, która ma na celu przykrycie tego, do czego, o czym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, a mianowicie pan Lewandowski, pan eurodeputowany. Janusz Lewandowski. Nie mylić z Robertem Lewandowskim. Janusz Lewandowski. Zresztą przy współudziale swoich kolegów partyjnych, kolegów ze swojej partii politycznej, powiedział rzecz zdumiewającą, niebywałą. Powiedział, że właściwie świat powinien patrzeć na Polskę, w której dzieje się, i właśnie tutaj zawiesił głos. Co się dzieje? Nic się nie działo. Nic się nie działo nadzwyczajnego, choć później się wydarzyło faktycznie, bo doszło do sytuacji bardzo groźnej i niebezpiecznej. Ale mówił, żeby nie patrzeć na Aleppo, tylko że świat powinien skierować swoje zainteresowanie w kierunku Polski, w kierunku Warszawy. I to tym chciano w tej chwili listem pana prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego. Chciano przykryć po prostu to niebywałe zdarzenie. Wypowiedź pana Lewandowskiego doskonale... sprzed ponad miesiąca. Tak pan jest. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, chciałby przyjąć rzeczywiście w jego... No wrócił do Platformy Obywatelskiej, wczoraj się dowiedziałem, bo został wykluczony i wrócił. No i chciał czymś takim znaczącym wykazać. No nie, i się pada, nie pada tam jakaś liczba, ale chodzi o, nie, jakieś dzieci. Ale panie redaktorze, no dobrze, ale nie można robić akcji politycznych na nieszczęściu dzieci i nie można grać politycznie nieszczęściem dzieci. Ale pan bardzo jest lekarzem. Przecież my, ja rozumiem, ależ oczywiście. Ale ja rozumiem, i pomagamy tym dzieciom. Przeznaczyliśmy prawie czterokrotnie więcej pieniędzy niż Platforma Obywatelska, właśnie żeby pomagać między innymi tym dzieciom. Najgorszym rozwiązaniem było przywiezienie tych dzieci tutaj. To właśnie najgorsze. No i wszyscy eksperci i ci, którzy się tam zajmują, mówią, że najgorsze... O tym, nie tylko. Rzeczywiście Janina Ochojska. Nie tylko, ale to trzeba mówić, trzeba mówić i wiedzieć, co się mówi. No więc nie wolno grać nieszczęściem dzieci, grać politycznie. Wychodzą później posłowie Platformy Obywatelskiej i mówią, że Prawo i Sprawiedliwość Zostawmy posłów nie Platformy. Nie wolno w ten sposób, panie redaktorze, postępować. Nie wolno. My chcemy faktycznie pomóc tym dzieciom. I to prezes Jarosław Kaczyński jako pierwszy powiedział, że trzeba tam pomagać ludziom, że trzeba tam kierować środki i tam im pomagać na miejscu. W tej chwili również i Donald Tusk mówi to. Panie marszałku, ale mówimy teraz o pewnym symbolicznym geście. O tym, że być może jednak te szpitale tam, te szpitale polowe, nie są tak dobrze wyposażone jak najlepsze szpitale w Polsce. I naprawdę, czy pana jako lekarza nie korci powiedzieć, dobrze, weźmy jeden transport tych dzieci, pomóżmy im tutaj. Wie pan co, panie redaktorze, że gdyby było tak prosto i tak łatwo pojechać, transport, przywieźć 10 dzieci i tutaj poddać się operacjom czy leczeniu, jestem za pomocą i humanitarną, i medyczną. Jeśli będzie taka potrzeba, tak. Ja się pytam tylko, czy w Sopocie są jakieś szpitale. Nie ma szpitali. Tam to jest z mojej wiedzy. Natomiast oczywiście, że tak. Jeśli jest taka potrzeba, z Syrii, z każdego kraju, gdzie dzieje się nieszczęście,
gdzie jesteśmy w stanie pomóc, pomagajmy. I tutaj jesteśmy bardzo otwarci i nie ma problemu. Wyleczyć absolutnie tak i tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Natomiast tutaj chodziło o zupełnie coś innego. O przyjęcie tych dzieci ze swoimi opiekunami i nie w celach leczniczych, bo to dopiero później się pojawiło, tylko w ogóle no, przyjęcie. No, te dzieci tam mają swoje rodziny, chcą być jak najbliżej. Również, to dotyczy również i Polaków, chcą leczyć się najbliżej miejsca zamieszkania. Więc jeżeli trzeba leczyć, tam sobie nie radzą i tutaj mamy specjalistów, mamy jakieś możliwości, absolutnie to tak. A przed dzień wizyty Angeli Merkel wraca wraz z dyskusją o Aleppo, o tych dzieciach, temat uchodźców. Panie marszałku, w takim razie pytanie, no, czy Polska powinna przyjąć jakąś grupę uchodźców? Panie redaktorze, znamy wyniki badań opinii społecznej i wiemy, jak jest. I wiemy, czy ci uchodźcy chcą zostać w Polsce. W ogóle nie chcą. Jeśli chcą przedostać się jedynie przez Polskę i dostać się do Niemiec. Nie, tak naprawdę to rozmawiamy, jeżeli będzie potrzeba humanitarna. Tak jak powiedziałem, leczenia, jesteśmy otwarci, jesteśmy zdecydowani na przyjęcie. Panie marszałku, tak sobie myślę, ponad rok temu jeździł pan po Polsce dudabusem, szydłobusem. Nie, to już więcej niż ponad półtora roku temu. Te wszystkie busy jeździły, mówiliście o tym, jak będą wyglądały wasze rządy i co? Nie jest pan rozczarowany ani trochę? Ale czym, panie redaktorze? Ja nie, realizujemy swój program. Mamy totalną opozycję, która jest totalnie niekonstruktywna. Niechże pan zostawi tę opozycję. Pytam o wasze rządy, a nie o waszą opozycję. Ale to jest połączone ze sobą. Bo wam sypie piach w szprychy ta nieszczęsna platforma. No dobrze, realizujemy swój program. No realizujemy swój program, punkt po punkcie. No, mamy półtora roku, jeszcze nie minęło. Ale mamy przed sobą jeszcze przynajmniej 2,5 roku. Ja myślę, że więcej. Że to będziemy się mogli chyba realizować, nie do końca dogadali, bo ja nie słyszałem w programie o tym, że tak. Program PiS oznacza pracę dla rodzin posłów. Cała rodzina pani posłanki Kloc musi zostać zatrudniona w spółkach państwowych. Paru innych posłanek i posłów, że to oznacza panie pracę dla Misiewicza i nie, zmianę... No ten Misiewicz jest, panie redaktorze, no, takim tematem dyżurnym. Ale temat dyżurny, bo to jest znakomity symbol. Zmienia się statut najważniejszej w Polsce spółki zbrojeniowej tylko po to, żeby asystent ministra mógł tam znaleźć robotę. Panie redaktorze, włos się na głowie jeży. Ale jeżeli tak się stało, no to bardzo źle. Nie powinno tak się zdarzyć. Nie powinno tak się wydarzyć. Ja się z tym zgadzam. Nie, ale to powiedzmy sobie prosto. Gdyby to było za platformę, to byście ich zjedli. Ej tam, panie redaktorze, nie daliby się i wszystko się może wydarzyć. Panie redaktorze, jeśli chodzi o pana Bartłomieja Misiewicza, myślę, że już nie będziemy rozmawiali na ten temat. Nie będziemy rozmawiali, to znaczy, że pan już coś wie, tak? Nie, no to już od tygodnia ja słyszę od cały tygodnia czas powtarzające się. Pan Bartłomiej się... Misiewicz jest na urlopie i zniknął ze stron internetowych ministerstwa. Zniknął, tak wiem, no więc widocznie już nie jest, być może został nawet odwołany, o czym nie wiemy, tego nie wiemy. No, pogratulować komunikacji. Dowiemy się, panie redaktorze. Dziś jest konferencja prasowa, ja proszę pana, pytać nie, pana ministra. Ale wie pan, Misiewicz jest tylko symbolem. Tak naprawdę pytam pana o to, czy nie jesteście choć trochę. Nie ma pan takiego poczucia, że no nie na taki PiS się umawialiśmy. Ale w jakim zakresie? Mówi pan o tych spółkach? No to co, mamy kolegów z Platformy Obywatelskiej dalej tam trzymać, żeby prowadzili źle spółki? No chyba nie. No. Wybór jest tylko taki między, między kolegami z Platformy, a rodziną państwa Kloców. Ale widział pan, panie redaktorze, jeżeli tak było, to źle, to niedobrze. Tak to nie jest, powinno to się nie jest, to nie było. To jest. A proszę sprawdzić, bo to chyba dotyczy czasu przeszłego, a nie teraźniejszego. To jest moja wiedza na ten temat, bo może się mylę, ale takie dzisiaj miałem informację. Będzie oceniać ministra Jurgiela, możemy spytać. Będzie i ministra środowiska, tak, to słyszałem. Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, warto spojrzeć na wyniki spółek w ostatnim roku, więc ci źli, niedobrzy, według pana redaktora, szefowie spółek czy ludzie, no, robią dobre efekty, dobrze pracują. No więc to są akurat odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu. Panie marszałku, kochany, pan się podobno nie obraża za takie zwroty. Nie, no bo tak słucham, panie redaktorze. Będę się rewanżował, ale bardzo proszę, panie redaktorze. Ale to po co wam była ta awantura w Sejmie? Po co wam było to wszystko?
Ale to nie wiem, bo tego nie zaczęliśmy i tego nie zrobiliśmy. Nie, no, jasne, to, ja wykluczyłem posła Szczerbę. Panie redaktorze, ale przecież pan doskonale wie i wszyscy wiemy, że pan Szczerba był tylko pretekstem. No, gdyby nie pan Szczerba, to doszłoby do czegoś innego. No to po co go Kuchcicki wyrzucał? Po co dawał ten pretekst? Ale panie redaktorze, to Platforma Obywatelska była do tego przygotowana. Pan gdyby z nim nie rozmawia, czasem mówi Marek, puknij się w głowę, albo nie, Marek, zastanów się. Nie, rozmawiamy, się. Oczywiście, że rozmawiamy o wielu rzeczach, o wielu sprawach, współpracujemy. Nie, Marek, weź przykład ze mnie, ja tam nikogo nie wykluczam. No raz Borusewicza. Ale nie. Nie, pana marszałka Borusewicza nigdy nie wykluczyłem, natomiast przez pewien czas nie prowadził obrad i tyle, a już prowadzi i tyle. Natomiast, panie redaktorze, doszłoby do tego, to był plan zorganizowany. Słyszałem puczu w telewizji. Tak, bo wszyscy, no niektórzy dziennikarze twierdzą, że to nie był pucz, natomiast ja uważam, że to była chęć obalenia rządu. No, za pomocą kanapek. Nie kanapek, ale to był była zorganizowana jeśli to akcja. Serio, że to był dowód, no to... Dobrze. My tego nie zaczęliśmy. To zaczęła Platforma Obywatelska. No my przecież nie okupowaliśmy mównicy, panie redaktorze. Nie siedzi. Przecież Platforma Obywatelska razem z Nowoczesną no miała 27 dni czasu na refleksję, na zastanowienie się, czy to dobra metoda, czy niedobra. Chciałbym... No Polacy chcą spokoju, nie chcą chaosu, nie chcą takiego brutalnego traktowania życia politycznego. No nie chcą doprowadzić do tego, żeby no, w moim ukochanym mieście, ja się tutaj urodziłem, tu w tej chwili mieszkam, dochodziło do tego typu sytuacji i dochodziło tak naprawdę... Był taki cel, żeby doszło do rozlewu krwi, bo to przecież było widoczne. Pańskie ukochane miasto to Warszawa. No tak, czyli pan, z pana łużera Domiak jest. Nie, ja nie byłem nigdy nie byłem w Radomiu. Nigdy nie mieszkałem w Radomiu. Nigdy nie byłem w Radomiu. Nigdy nie może pan z samolotem tam teraz polecieć. Nigdy nie mieszkałem w Radomiu. Dobrze, zostawmy. Panie marszałku kochany, bo ja chciałem tak naprawdę na koniec pana skompromitować. No, tak. Powiedzieć, że z pana jest nieprawdziwy konserwatysta, bo jak mawiał Winston Churchill, czyli no, prorok konserwatyzmu, po pierwsze żadnych sportów, a pan rzeczywiście biega po 5 kilometrów dziennie. No, nie chciałbym powiedzieć, że tak, nie palę na pewno. Whisky czyli lubię. Nie pali lubię. Pan, czyli ministrem zdrowia pan nie może być. Whisky lubię, bardzo rzadko, ale piję. Natomiast no, lubię biegać. Wczoraj przebiegłem 5 kilometrów, dziś popatrzyłem na pogodę. Chyba po naszej rozmowie przebiegnę się. Nie jestem pewien, czy prawdziwy konserwatysta zapraszam, panie redaktorze, na 5 kilometrów. Pod warunkiem, że mi ktoś będzie ciągnął. Bardzo ja mam psa i pies będzie nas ciągnął. I pana i mnie. To musi być pies wielkości konia, ale bardzo serdecznie panu za tę rozmowę dziękuję. Zapraszam do studia częściej. Ja obiecuję, że się zacznę ruszać na początek. Dziękuję bardzo. Wyskoczę, na początek wyskoczę po whisky. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo.